Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w wieczornej rutynie Antka. W końcu ten film jest na kanale. Zacznę od tego, że nasz wieczór zaczynamy mniej więcej około godziny 18 i Antek wtedy je taką niewielką, lekko strawną kolację. Potem następuje czas wyciszenia, posprzątania pokoju. Wtedy wyłączamy wszystkie zabawki, które są takimi zabawkami grającymi. Staramy się, żeby to był właśnie czas takiego wyciszenia, przygotowywania się po prostu do pójścia spać. Mniej więcej około godziny 19. Już coraz rzadziej, ale Antek dostaje mleko, nie jest już to mleko modyfikowane, jest to albo mleko bez laktozy, albo najczęściej mleko kozie, ponieważ Antek bardzo lubi mleko kozie, ale zauważyliśmy, że są dni, w których sam nawet nie chce tego mleka, albo jeżeli zje trochę większą kolację, no to rezygnujemy właśnie z tego posiłku. Potem następuje kąpiel, czyli ulubiony czas chyba każdego dziecka. Jeszcze raz? Cmok, cmok. Cmok, cmok, cmok. Ojej! Smak, smak? Będzie smak, smak? Ba. Po kąpieli myjemy Antkowi zęby, albo on myje sobie je sam, bo też bardzo ładnie sobie daje radę. Używamy teraz pasty z Elmexa, a jeżeli chodzi o szczoteczkę, no to używamy szczoteczkę z Oral-B, czasami wymieniamy ją na szczoteczkę Curaprox. Od czasu do czasu używamy też wieczorem Bepantenu. Jeżeli widzimy, że Antka bierze jakaś tam choroba, ma jakiś mały katar, to do kąpieli używamy kilku kropel po prostu olejku rozgrzewającego. Używamy go już od tamtego roku, właściwie można go chyba używać od pierwszego dnia życia dziecka i bardzo dobrze nam się sprawuje. Po kąpieli smaruje twarz Antka takim kremem poleconym nam przez dermatologa do skóry atopowej, bo Antek czasami ma różne problemy z alergią właśnie na skórze twarzy. Po kąpieli czeka na Antka jego piżamka oraz książki, które wybrał sobie przed kąpaniem. Zwykle to jest jedna, dwie książki, czytamy. Oczywiście jest Misio oraz jego marchewka, która towarzyszy mu od urodzenia. No i jak przeczytamy książki, to śpiewamy mu kołysanki, Antek sobie zasypia i mniej więcej zasypia między godziną 20 a 21. Antek śpi sam w swoim pokoju całą noc, nie mamy jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o nocne budzenie się. Oczywiście zdarzają się noce, kiedy zawoła mama albo tata i ktoś z nas musi po prostu tam podejść i go pogłaskać, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak nauczyliśmy go samodzielnie zasypiać, to oczywiście zapraszam was do filmu, jaki nakręciłam jakiś czas temu właśnie na ten temat, jak nauczyliśmy Antka samodzielnie zasypiać. Oczywiście link znajdziecie poniżej. Chciałabym was też poinformować, że do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 19 listopada, możecie skorzystać z dwóch wyjątkowych promocji na cały asortyment dwóch cudownych sklepów. Po pierwsze minus 10% na Lulalove, wiem jak bardzo się cieszycie na hasło Antek, macie minus 10% na wszystko, a na stronie buffing.pl zniżka minus 15% na hasło Pati15 macie zniżkę między innymi na kosmetyki z Dresden Essence, które polecam nie tylko dla dziecka, ale też sama z nich korzystam, o czym mogliście się przekonać w wielu wcześniejszych moich filmach. Gorąco i serdecznie zachęcam was do skorzystania z promocji. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli ten film wam się podobał. Może nakręcimy też poranną rutynę Antka. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim filmem. No i oczywiście do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!